Hej, siema wszystkim, tu Kamruz. Witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w The Binding of Isaac Rebirth. Kontynuujemy naszą przygodę i znowu nam się nie udało zagrać, przejść Blue Baby. Znowu. Pieprzone anioły. God fucking damn it! Nie wiem, może kim tym razem zagramy. Magdalenką mi się totalnie nie chce grać. Mamy 4 tokeny na Edenie, ale przeszliśmy już Isaaca. Tutaj też przeszliśmy Isaaca. Samson, Ewa. Ewką nie przeszliśmy Isaaca. Ale myślę, że zagramy Judaszem. Ostatnio próbowaliśmy właśnie zagrać Judaszem, ale nie pykło. Let's the game begin again. Dobra, tylko żeby nie było, że się wcelarze. I będę bardzo szczęśliwy. Dobra. Hop, hop, hop. Gdybym miał bombę, to bym się dostał do skrzyneczki. Bym nawet zużył bombę, żeby się tam dostać. Tylko problem jest taki, że te muchy się ustawiły tak, że ich... Chuja nie zabiję. Dobra, używamy damage upu. Nie mam czasu się z tym pieprzyć. Hop. Hop. O mój Boże, dobra, w końcu. Ile to zajęło? O mój Boże. Polifemus! O mój Boże, ten start. Patrzcie na nasze obrażenia. O mój Boże. O mój Boże, jest tak zajebiste. Nie! Nie pozwalam. Nie pozwalam ci umrzeć. Nie jest takim itemem na start. Nie pozwalam. Paszła won. Gdzie jest bomba? Jakaś bomba. Rozwalmy te gówno, żeby było serce. O mój Boże, gdzie jest bomba? Nie pozwalam, ja muszę wziąć Solherta. Bomba. Daj mi bombę. Ja nie zezwalam, nie pozwalam, nie, nie wolno. Tak, to, dys. Nie pozwalam na sytuację, w której my umrzemy. Gdzie jest bomba? Chciałem wejść do... Boże, to obrażenie. Fiu-fiu. Opa. Nie pozwalam na sytuację, w której byśmy umarli z tym itemem na start. Nie, tak nie wolno, tak się nie robi. Hop. Daj mi HP up. Pilsy. Pilsy mają mieć HP up. Lockdown. Range up, okej. Okay. Range up, okej. Okay. Pretty fly. Okej. Okay. Może lock mam zmniejszony, ale chyba mam minimalny, jeżeli mnie pamięć nie myli. Jak gramy na hardzie, chyba mam minimalny. Rozejrzyjmy się jeszcze w jednym miejscu, bo szukam bomby. O mój Boże. Nie mam klucza, nie mam nic. A, tutaj mi nie wyleci bomba. Znaczy, może wylecieć, ale jej nie podniosę. Ej, dupa. Dobra, nie wejdziemy do sekretu. Nie będę ryzykować, że nie podejdzie nam Solherd. Po prostu nie będę. To jest zbyt ryzykowne. A mamy 2 życia. Pretty Flya. I Polifemusa. Zbyt zajebiste. Nie będziemy ryzykować. To jest... Normalnie bym zaryzykował, najwyżej umarł, ale tutaj nie. Nie ma najmniejszej opcji. Jesteśmy pieprzonym cyklopem. And I like it. Spoko, bo mamy niesamowicie duże obrażenia. A jeżeli rozwalimy przeciwnika, to pocisk jest, ma mniejsze obrażenia, ale przechodzi dalej, nie? Po prostu pocisk wchłania tyle obrażeń, ile było potrzeba do zabicia przeciwnika, a reszta obrażeń leci. To też jest bardzo spoko. Ale pomijając, bo tak zwiększone obrażenia. To jest piękne. Cebula. Okej, okay, to sprawia, że mamy większe pociski, wolniej lecą. Wow, to chyba ma mniejszy zasięg. Ale przenika przez wszystkich przeciwników i przez wszystko, bo ogólnie my nie strzelamy teraz łzami. Lockdown, nie dzięki. Tylko strzelamy oddechem, śmierdzącym oddechem. Cebula! Co też jest bardzo dobre, bo penetracja i wszystko. Tylko, że mały zasięg, nie? Trzeba znaleźć item na obrażenie. O, bomby, potrzebuję bomb. Wejście tam będzie tak opłacalne. Nie, nie tą bombę. Dziękuję, ale nie tą bombę. Monstro, dobra. Odpalmy. Ten damage! Patrzcie na to. Patrzcie na ten damage. Tylko właśnie brak zasięgu boli. Potrzebujemy range up. Potrzebujemy range up. Czy ja poniosłem w ogóle 2 razy range up? W pilsach? Nie pamiętam. Range up, ok. Różnica nie jest jakaś duża. Ogólnie Gimpi będzie bardzo spoko. Ale po Gimpiego pójdziemy teraz. Po Gimpiego możemy pójść potem. A, w sumie ja nie mam możliwości. Inaczej. Dobra, weźmiemy go teraz. Shit. Dobra.
potrzebuję bomby. Ogólnie nie zostawię tego pomieszczenia bez zdobycia bomby. Rozwalmy to wszystko, żeby zdobyć monetki. Pójdziemy do arcade roomu. Mógłbym zacząć rushować, ale nie chcę. Na arenie aż tak mi nie zależy. Bardziej zależy mi, żeby przejść Judaszem tą grę. Potrzebuję bomby, zdecydowanie potrzebuję bomby. Chodźmy tutaj. Okej. Mogę się tak zranić raz i podnieść życie. Miejmy nadzieję, że wyleci nam klucze. Klucze mogą być bardzo ciekawe, bo możemy mieć szansę kupić bombę. Ale zobaczmy, czy tam wyleci. Wyleci, proszę. Tak! O mój Boże, tak. Kocham cię. I love you. Dobra, teraz bombę pierwszą zużyjemy tutaj. Jest zajebiście. O, zwróciło się. Mamy serce, więc możemy przejść do Curse Roomu. Wciąż jednak, zanim to zrobimy, przejdziemy do skrzyneczki, gdzie było jeszcze więcej bomb. Przy okazji próbując odblokować... To jest jakaś raczej nie będzie. Prawdopodobnie byłby po drugiej stronie, ale nie będzie zasięgu. No i tak warto było spróbować. Monetka, kluczyk, okej. Mamy na pewno pełne serce czerwone i mamy Soul Heart, dlatego możemy wejść do Curse Roomu. Na przykład znajdziemy depak czy jakieś inne dobre gówno. Hop. No, nie dostaliśmy nic. I pytanie, czy chcę na tym zaprzestać. Pieniądze mamy. O Boże, tam wyleciał mi Soul Heart. Za to, że oberwałem od Gimpiego, nie? Fuck. Wejdę do sklepu, bo wejść mogę. I zobaczymy, co jest. Może być Soul Heart do kupienia. Jest. Jest bardzo ciekawe. W sumie ja miałem bombę. Jeżeli tutaj będzie sekret... O mój Boże, ja mogłem bez obrywania. Wiecie co? I tak to zrobimy. Tam jest Soul Heart. Więc sobie przejdziemy. Mogłem nie stracić. Czyli w tym przypadku właściwie nic nie straciłem. Ponieważ straciłem całe serce, żeby... Całe serduszko, żeby wejść do tamtego pomieszczenia. Dostałem, ponieważ oberwałem. Gdybym nie oberwał, to nie dostał tego serduszka. Więc w tej sytuacji, kiedy wysadziliśmy bombami sekret i przeszliśmy sobie... Tutaj nie było nic ciekawego już, tak nie było. I przeszliśmy sobie do Curse Roomu, to wyszliśmy na tak samo, jakbyśmy od razu przeszli do Curse Roomu. Bo inaczej byśmy się nie zranili i byśmy nie dostali tego serca, co nie? Dokładnie. Ale byśmy też nie stracili, więc jest wszystko okej. Okay. Jest wszystko okej. Okay. Podziękowania dla Gimpiego. O mój Boże. Dobra. Fuck. O, zajebiście. Wyleczyliśmy się połowę serca. Gimp jest zajebisty. Strasznie zajebisty. Tak ratuje sytuację. Dobra, wejdźmy tutaj, zobaczymy, co tu jest. To jest bardzo ciekawe i skorzystam. No, słabo, tylko Soul Heart. Ale dobra, mam takie obrażenia, że to nie powinno być większym problemem. Hopa. A Soul Heart to i tak jest dużo. W tym przypadku, bo mamy niesamowite obrażenia. Potrzebujemy teraz wytrzymałości. Fuck, kurwa. Nie wiem, co od mnie uderzyło i nie chcę wiedzieć. Dobra, opa, cebula. Ta cebula jest spoko, to leci strasznie wolno. Co z pociskami samoprowadzającymi, gdybyśmy mieli, byłoby zajebiste. No ale straciliśmy serce, więc w sumie nic nam to nie dało. W podsumowaniu. Jeśli chodzi o tą arenkę, BUM! Hopa. I hopa. Ciężko wycelować, ale... Ten damage! O mój Boże! O mój Boże! O mój Boże! O mój Boże! Fija, gdzie on jest? Tutaj. Wow! Oni wszyscy żyją, no tak, bo muszę rozwalić je dwa razy. Spoko. Co dostaniemy? Cytryna. Fajnie, mogę zgasić ognisko? Nawet nie mogę zgasić ogniska, ale że nie doleciało. Dobra, jebać to. Tu może być sekret? Może być, więc w sumie sprawdźmy. Chociaż nie powinienem tak szastać bombami, ale trafiliśmy. Pills. Bad trip, chujowo. Pretty fly, zajebiście. Speed up. Okej, okay. Czy mogę... Nie, nie chcę wstawić tutaj bomby. Jest to niebezpieczne. Zużyliśmy bad tripu i to słabe, ale... Wow. Close. O, zajebiście, bomba. Zajebiście. Jeszcze Soul Heart dostałem. No i z tego dostałem tylko bad trip, który się zmieni w full health, kiedy będziemy mieli... jedno życie, kiedy mamy więcej niż jeden kontener. Jakoś tak. Albo nie mam Soul Heartów, nie wiem. Już nie przyda nam się. Niestety. O, pajączki, ale to te fajne. Więc spoko. Więc fajnie.
jest spoko, spoko. Hopa, hopa. I zajebiście. Mamy serce, nic nam to nie da. Byliśmy w treasure roomie, więc to jest easy. Boże, jak mi się podoba ten Polyphemus z cebulą. Znaczy, ta ogromna kropla, która penetruje. Ona wcześniej też penetrowała, ale zmniejszały się obrażenia, a teraz się nie zmniejszają. Teraz ta kropla całe leci przez całe obrażenia. Że nie zmniejsza się, leci przez wszystkich przeciwników. To jest zajebiste. Chodźmy teraz do bossa. Gardi. Chyba wiem, od której strony go zajdziemy. Chłe, chłe, chłe. Wow. W sumie można od... Nie, to jest lepsza ta wersja, która spełni minionów. Odpalmy to. Dla większych obrażeń. Opa. Tak, chyba... W sumie nie wiem. Wyjebane. To jest bez różnicy. Totalnie bez różnicy. Hop. Tearsy by się przydały. Co to jest? To nam dawało speed i shot speed. Shot speed się w sumie przyda. Wejdźmy tutaj. Krampus. Czy będę chciał się pozbywać możliwości... Możliwości... Dojścia do szatana za każdym razem? Czy chcemy mieć Krampus Rage? Wiecie co, biorąc pod uwagę, że mamy Polyphemusa, nie mamy żyć, wezmę to. Z Polyphemusem to musi mieć niesamowicie duże obrażenia. Dlatego myślę, że to będzie lepsze combo. Znaczy, ogólnie nie będziemy mieli pewnego dostępu do szatana, co jest smutne z jednej strony, z drugiej strony jednak, jeżeli to chyba ma przeliczniki z naszymi obrażeniami. A więc... Wybór powinien być dość oczywisty. Opa! Dobra. Dostaliśmy serduszka, szkoda. Ale dostaliśmy... Gapi Color, to jest bardzo przyjemne. Jesteśmy już uśmiechnięci. Spoko. Jesteśmy Gapi Color, to jest bardzo elo. Biorąc pod uwagę, że jeżeli zjebiemy, to mamy szansę, że nie zjebiemy. To daje nam większą szansę, zamienię wszystkie skrzynki na czerwone skrzynki i wezmę, daje nam to Soul Hearty, daje nam to itemy do Gapiego, jak najbardziej. I możliwość teleportacji do Devil Roomu i w ogóle wszystko pięknie gra i buczy. Więc zróbmy to. Zajebistym kombem jest ta łapa z ogonkiem Gapiego, gdyż daje nam ogonek większą szansę na skrzyneczki, więc consider the following. Boom. Więc będzie śmiesznie. O, tutaj wejść nie mogę. Znaczy mogę, ale nie chcę. Tutaj też nie chcę wejść. To jest zbyt ryzykowne. Dobra. Wejdźmy najpierw tutaj. Okej, okay. Mamy przejście. Wiemy, gdzie są sekrety. To jest spoko. W sumie użyję jednej bomby tutaj. Może coś wylecieć z tej skrzyneczki fajnego. Na przykład pająki. Pająki są bardzo fajne, nie są. Dobra. Mamy też dostęp do super sekretów, znaczy wiem, gdzie są super sekrety, więc to jest bardzo elo. Odpalę bombę, może być coś fajnego. Hopa. No, nie jest to zbyt fajne. Do sklepu. A, widzimy w ogóle, co jest za wszystkimi drzwiami, co jest za wszystkim. Czy chcę wejść tutaj? Dużo forsy. Dobra, wiecie co, weźmiemy. To jest dużo forsy, stać nas na jakiś item w sklepiku, potrzebujemy tylko klucza. Ale, to nie problem, co nie? Czyż nie? Dokładnie. Opa. Bomba, okej, fajnie. Spoko, spoko. Opa, opa. O, nie zdążyłem. Opa. Chcę klucz. Ale dobra, my rozwalmy Mega Bena. Wiem, że to jest mega bab. Ale nie przeszkadza mi to. Bleh. Proszę was. Dostaliśmy życia. Spoko. A, nie mam żadnego deala z szatanem. Okej, smutna buzia. Hop. Co to? Batrip, nie na dzięki. Oj, pająki, oczywiście wlazłem, bo jestem gównem. O, jest cel herty, to akurat przyjmę. Zdecydowanie. Luck up. Z tego się cieszę. Okej. Okay. Jeszcze wciąż chciałbym kluczyk. Mógłbym spróbować rushować do boss roomu, ale chciałem kluczyk. Wciąż. Kluczyk bardzo się przyda. Do sklepiku. Opa. Opa, podziałem. Jest kluczyk, zajebiście, dziękuję. O, i super sekret, worth it. Chyba, nie wiem, tak, nie wiem. Nie bijcie. Eternal Heart, okej, okay, weźmiemy. It's something. Dobra, już nie zostaniemy zranieni. Więc to nie jest problem. Wszystkie sekrety obbadaliśmy. Więc jest okej. Okay. Jest okej, okay. Idziemy do sklepiku i zajebiście. To nam sprawia, że widzimy sekret. Sekrety wszystkie, ale nie. Bierzemy zdecydowanie... ten item. Nie pamiętam, jak to się nazywało, ale
Za każdym razem, kiedy oberwiemy, ładuje nam się spacebar item, a mamy dobry spacebar item, więc to jest zajebiste combo. Jeżeli oberwiemy parę razy, no okej, stracimy życie, trudno, ale możemy, mamy szybciej znowu ten berścik. 6 razy oberwiemy, znowu berścik, no. Niby to jest realne, niby to jest realne. Bum! Wow, jakim cudem! No, zjebałem. Easy. Zasięgu starczy? Starczy. Super. Ten horn nam zwiększa obrażenia. Pamiętam, że to nam zwiększa obrażenia. Damage up. Tylko pytanie o ile. Pytanie o ile i dlatego, żeby się dowiedzieć, sprawdzimy Platinum Gat. Plus 2, to jest bardzo dużo. Z drugiej strony, czy ja chcę bardziej skrzynki czerwone? Myślę, że chcę bardziej skrzynki czerwone. I tak mamy przejmane obrażenia. I z każdym obrażeniem przejścik jest chyba mniejszy, jeśli mi pamięć nie myli. Ale ten item jest bardzo mocny. Wciąż. Nie wiem. Jednak chciałbym mieć czerwone skrzynki. Wciąż. Tak czy siak. No, dzięki. Chociaż. Nie wiem. Czerwone. Dobra, na razie zostawimy to tak. Wow! Hop. Na razie zostawię to tak. Chciałbym przejść, dziękuję. A, rozwalę. O, zjebałem. W sumie niepotrzebnie to używałem. Zapomniałem, że mam penetrujące pociski. To zadaje tons of damage. Nie chcę tego ponosić. Szkoda, że nie mam... to jest Deft 1. Dalej mam szansę na arenę. The Cage. O. Kiedy nie mam spacebar itemu, stracimy życie. To mnie boli. Na pewno stracimy. Na pewno stracimy. Wow, co jest? Skąd ty się tutaj wziąłeś? Wow, nienawidzę cię, nienawidzę cię. Zjebałem to, zjebałem. A, dobra. Już wiem skąd. Bądźmy w ruchu. Okej. Okay. W razie gdyby skoczył. Nie, 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 nie. Okej, okay, spokój, spokój. Stracił połowę życia. Będzie skakać. Okej. Okay. Grunt to, żeby nie być tak blisko. Boże, jeszcze te mendy będą strzelać. Dobra, mam takie obrażenia, że zostaje spłaszczony. Nie możemy być bardzo blisko, bo jak skoczy, to jest problem. Szybko, szybko. Nie, 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 nie. Oczywiście oberwałem. Oczywiście musiałem oberwać. Zawsze. Gdy miał ten spacebar item. Dobra. Evil range, speed, shot speed, wyjebane. Jeszcze treasure room. Treasure room, treasure room, treasure, treasure, treasure room. Chodźmy do treasure room. Nie chcę tam wchodzić. W sumie tutaj mogę. Bo super sekret. Hop. Okej, okay, pills. Held down, okej, okay, pretty fly. Held down troszkę boli, no ale trudno. Nie aż tak bardzo, bo mamy soul herty. Wciąż nie chcę do areny. Nie do areny, tylko do... treasure roomu. Nie wiem, czy brać w końcu. Hop. Hop. Ale mam przynajmniej duży zasięg już. No, mam już duży zasięg, zajebiście. Ach, chujawe. Dobry shot buddy. Wezmę tak czy siak. Czy chcę brać horn? Wiecie co? Postawię na to obrażenie. Jednak. Nie bać tego. Nie. Nie bać to. Postawimy na obrażenie. Głównie dlatego... O, ja pierdolę! Głównie dlatego, że pomijamy klucze i bomb. A z zwykłych skrzynek i złotych skrzynek będą właśnie one leciały. A raczej nam się jeszcze przydadzą, więc... Jednak chciałbym... No, nie chcę stać tak na skrzynki. Chodźmy tędy. O mój Boże, szybko. Boże, te tirsy są takie piękne. O, kluczyk, zajebiście. Hop. Dobra. Mamy kluczyk, więc wejdziemy do treasure roomu. Możemy się pośpieszyć w sumie. Jest realna szansa. Opa, opa, opa. I tyle. Jest realna szansa, żeby zrobić arenkę. Nie, proszę mnie nie bić. Bum, bum, bum. Uwaga na gówno, uwaga na gówno. Ach, te gówno na jeden strzał mam, te średnie. Piękne. Najbardziej wkurzające gówno. Uwaga, 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 oni też są super wkurzający. I nie zabijam ich na hita, oni są strasznie wytrzymali, to mnie wkurza. Hop, hop. Dobra, postawmy bombę tak. To przy okazji rozwali czachę. Dostałem coś fajnego? Dev, okej, okay, to jest spoko. Bateria, nie do dzięki. O! Wiem, gdzie jest przynajmniej treasure room, to jest duży plus. Hopa. Uwaga na wybuchające muchy. Hopa. I wybuchnij tak. Dobra. Chciałem właśnie, żeby wybuchnęła na czaszce. No, tylko, że czaszka nie dała nam nic fajnego, ale...
Ale udało się, nie? Nie spróbowaliśmy? Nie wiemy. Okej. Okay. O mój Boże. To chyba dało nam dwa razy mniejsze tirsy, ale dwa razy większe obrażenia. Tak, to dawało coś takiego. Wiecie, jakie mamy teraz obrażenia? Chore. A wiecie, jak to się kombi z naszym Spacebar itemem? O mój Boże, to jest dobre. To jest dobre. Ten item jest dobry. Znaczy, biorąc pod uwagę, że zmniejszamy dwa razy tirsy, ale zmniejszamy dwa razy obrażenia, to damage się niby wyrównuje, co nie? Ale... Spacebar item. Jakbyśmy mieli jeszcze Brimstone'a, o mój Boże. Trochę problematyczne jest to, że nie mogę strzelić drugiej fali. Wow, to było blisko. Zapomniałem, że on te wybuchają. Wciąż, zajebiście. Podoba mi się ten damage. Damage. No nie. Te tirsy już są trochę gorsze. Ale to jest po prostu jedna wielka kropla, która niszczy wszystko na swojej drodze. I to jest piękne. To jest piękne. Dobra. Nie mam kluczy, więc tam nie wejdę. Hopa. Hopa. A mój Boże. To jest problem właśnie z wystrzeleniem tego. Jak wystrzelimy, to zajebiście. Ale jak nie wystrzelimy, nie zdążymy, to jest problem. Wciąż bossy padają na hitę. Wezmę. Nie chcę mi się potem latać. Mamy devs. Nie zapominaj, Camrus. O mój Boże. Na dwa hity. Z zwykłej kropli, nie? Hop. Dobra. O mój Boże! A, nie zdążyłem. O, sorry, chyba to bardzo dobrze. Dziękuję. W sumie Warfield w takim przypadku. No wychyl się. Dobra. Wychyl się. Boom. Won. Won. Wychyl się. Boom. Jeszcze jeden strzał. Wychyl się. Boom. Super. Gdzie jest boss? Ja potrzebuję bossa. Dobra. Nie ma problemu zabić. Wow! Oni wylatują z tej dużej kupy i giną jeszcze. Mamy tak wolny pocisk. Dobra. Ej, Zek! Spacebar item użyjemy. Byy. W sumie to nie masz tak dużych obrażeń, jak myślałem. To chyba się nie skaluje. Z naszymi obrażeniami. No, chyba, nie wiem. Dobra. Rozwalić, żeby była arena. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Zdążymy na lajcie. Uch. O, jeszcze jesteśmy się do szatana. Proszę, Brimstone. Latanie. Czy chcę? Latanie niby jest zajebiste. Dobra, wiecie co wezmę. Nie powinienem chyba stracić Eternala. Dobra. Latanie jest bardzo przydatne. Weźmiemy to. Rosary daje nam... Sam sobie nie mam zrobionej areny, a Rosary daje nam... Fate up i 3 serduszka, więc wezmę. Dla serduszek, kurwa mać. Ja pierdolę, chyba cię posrało. Natychmiastowo straciłem je. Stwierdziłem, że zrobię arenę, ponieważ nie wiem, mam latanie i fajnie, ale... Kurwa. Dobra, to jest inna wersja areny. O Boże, naprawdę wyplułeś pająka w moją... O mój Boże. O mój Boże, to jest okropne. Wyłusił pająka tak, że wskoczył na kamienie. Dobra. Wciąż nie mieliśmy zrobionej areny Samsonem. Nie Samsonem, tylko Judaszem. On wypuszcza serduszka małe, okej. Okay. W sumie lepsze to niż gówno, bo serduszka można ubić. O Boże, jak my wolno strzelamy. Dobra. Uwaga. Co jest Pip? On nie wskoczy to i nam nic nie zrobi, a my mamy... O, o, to można nas skoczyć. Oczy są okropne. Nienawidzimy oczu. Dobra. Ogólnie póki oczu nie ma, jest zajebiście. Fuck! Jebana w dupę mucha. O mój Boże. Won. Wszystkie was wezmę na strzała. Czemu nie wylatuje nic, żadne solherty? To jest problem. Dobra. Gincie. Taka tam jest okej, okay. One nie wskoczą tutaj, co nie? Co nie? Dobra, rozwaliłem kamyczek niechcący. A, Loki, on robi te muchy. Rozwalić, rozwalić, zanim więcej będzie much, które rozwalą mi kamyczki, które mnie osłaniają. Wow, 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 wow. Trzeba nie rozwalać moich kamyczków. Moje kamyczki są bardzo drogocenne. Mamy DF jakby co, żeby było za dużo jakichś familiarów. Okej, okay. A tutaj Nygery i... I braciszkowie, nie jest to problem, absolutnie żaden. Okej, okay. To się po prostu schowamy. Z tamtej fistinguli chyba lecą pająki.
Jeśli mi pamięć nie myli, a może mnie mylić. Ja to fajnie wygląda jak zosta... Boże, zapis jest tak wolna. Bum! Dobra, te muchy leciały, ale zginęły na strzała, praktycznie. Dobra. On chyba jest tylko skaczący. Wow! Dobra. Easy, easy. Oj! Penetrujący oddech. Coś pięknego. Zaczynam takich bossów. Dobra, chodźmy tutaj. Okej. Okay. Rozwalę najpierw ciebie, bo po prostu łatwo będziesz obrywać. Opa, zajebiście. On chyba robi tylko familiary, bo jest taki podciemniony. No, on robi tylko familiary. Tutaj jesteśmy najbezpieczniejsi. Chyba za nim nie możemy się schować tutaj. Bo straszło mnie. Możemy, pomyliłem się. Ale nieważne, nie ma potrzeby. Mam większy zasięg, więc nie ma potrzeby. Dobra, co się zrespi teraz? Monstro. Oj, zapomniałem, że mogę się schować. O, zajebiście. Leciał Soul Heart. Tak, Soul Heart. Dobra, schowajmy się tutaj. Nikt tutaj się nie wleci na nas. Co się tu odpierdziela? Nie wykrywają mnie czy co? Dobra, rozwalmy jego. Bo Monstro 2 jest dużo bardziej niebezpieczny. Wow, czy ja widziałem muchę? Nie, widziałem to gówno. Muchy też w sumie są. Uwaga, uwaga. Full skupienie. Brrr. Rozwalić Monstro. Rozwalić go. Dobra, zajebiście. Monstro rozwalony. Czarny nie jest problemem. Po prostu skacze, puszczę tam kuleczkę. Ewentualnie familiary wrzuci. To nie jest problem. To zdecydowanie nie jest problem. Problem jest Monstro ze swoim Brimstone'em. Dobra. Teraz jeść z apokalipsy? Jeżeli mnie pamięć nie myli. Nie, jeszcze coś innego. Oj. W sumie jak będziemy tutaj, to nic nam nie grozi. Opa. O, nie, on może zniszczyć kamyczki. Nie chcemy tego. Ile żyć? O mój Boże. Na cholerę mi te życie. Jakbym miał jak je uzupełniać. Znaczy, nie umarłbym na tej arenie, gdybym miał maksymalne kontenery, ale nie mam. O nie, rozwalić. Spoko, bum bum bum. On chyba nie respi muszek, tylko po prostu strzela pociskami, więc easy. Czy muszki, nie wiem, czy byłyby bardziej easy. O nie, bloat. Nienawidzę cię, bloat. W sumie jak obrabiamy raz, to mamy nasz spacebar item. Wciąż, to jest ulepszona wersja jakiegoś bloata. Nie wiem, nie chcę jej testować. Okej, okay. Od góry aż po chmury. Kurwa, dobra, pierdolę to. No nie, akurat dodżował. Fuck. Ja pierdolę. Zajeb go, Kamus, szybko. Szybko zajeb go. Dobra, zajebany. O mój Boże. Dobra, serduszko tutaj gdzieś jest. Gimmi serduszko. Gimmi. On nie wypuszcza żadnych brimstone'ów ani nic, nie? Ewentualnie kropelki chyba. Ale kropelki nie powinny być problemem. O mój Boże, zgiń szybciej. For fuck's sake. Dodżuję jako jebany. Mamy penetrujące strzały. Właściwie w oddech. Więc easy. Jeźdźcy w końcu. Tak. W końcu jeźdźcy. O! Uwaga. One zabierają całe życie, bo są specjalne. To jest challenge arena. Hopa. Okej. Okay. Bum. Jeden strzał powinien go zabić. Dokładnie. Hop. Ty masz wybuchające cosie. To nie jest istotne. Już nie masz. Uwaga na pająki. O! Soul Heart. Nie! Wow. Było blisko. Def jest bardziej niebezpieczna, co nie? Tak, zdecydowanie. Bum. Uwaga na te kosy. Dobra, kurwa, znowu wleciałem. Przez te kosy ona jest niebezpieczna. Dobra, nie jest tak źle, bo leciały w surherty. Czy da się przeżyć? O, won. Nie lubimy wojny. Pokój, miłość i... nie wiem. Rodzina. Jej. Honor, ojczyzna, rodzina, pokój, nie wiem. Wszystkie te piękne rzeczy. Bum! Kurwa mać, myślałem, że umierał. Dobra, odblokowałem Judasz Samson. Spoko, i dostałem bomby. Nie no, bomba. Rozejrzyjmy się, czy nie ma... Jakby tu się Dark Boom przydał, nie? Bóg, honor, ojczyzna. Bum, jazda. Nie jest tak źle, mamy z takim sporo życia. Wciąż jest okej. Okay. I zrobiliśmy achievement, więc trzeba odblokować item. To jest dobre. No bo opłacalne, tak czy siak. Ja już zjebałem z paroma rzeczami, ale nie jest istotne na ten moment. Boom! Te obrażenia. Taką bekę z tego. Tirsy są okropne, ale obrażenia są piękne. No i penetrujące strzały oczywiście. No wezmę to, bo czemu by nie wziąć. No, dostałem bomby, wykorzystamy. Opa. Pieniądze. Bardzo mi się przydadzą. No ale cóż.
Lepszy rys niż nic. Speed up, okej, okay, wezmę. Def powinienem zostawić. Oho, ho, ho, ho. Oho, ho, ho, ho. Oho, ho, ho, ho. Koniec? Raczej tak. Mogę tak przejść i strzelić, zajebiście. Weźmiemy to, def się przyda. A ty też dostaliśmy. The Chariot. Chariot daje nam nieśmiertelność. To nie dzięki. Chcę użyć tej bomby. Wiecie co? Można wypać jakieś śmieszne coś. Zróbmy to. Nie wypadło nam nic śmiesznego. Mózgi. Mózgi. Będą dwa strzały. Dokładnie. Opa. Opa. Na spokojnie. Nie obawiamy się niczego. Bijemy. Możemy latać. Latanie jest super przydatne. Dobrze, że je wziąłem. Straciliśmy trzy serca, ale i tak uważam, że to jest worth it. Bleh. Nieopłacalnie. Nieopłacalnie. Dobra, wychylcie się wszyscy. No to jak nie, to nie. Dobra, wychyl się. Wychyl się. O mój Boże, wychyl się do jasnej cholery. Jakim cudem ja go nie trafiłem. Dobra. Super sekret, przyjmę. O, okej, dostałem kluczyk. Nie wiem, czy mi się przyda do czegokolwiek, ale zachowam. Może się przydać, nie znasz dnia i pory. Dobra, jeszcze jeden koleś, boom. Easy peasy. Hopa. Zmień, zróbmy tak, może wrócić Soul Heart. Jest szansa. Wyleciały zwykłe serce, trudno. Co to jest? Blub, 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 blub. Nie dzięki. Wolę plus 2 do obrażeń, co jest niesamowicie dużym boostem. Czyli nie wiem, czy to jest jakaś konkretna różnica, jak mamy Polifalusa. Polifalusa. Mogłem zostawić sobie tą łapkę. Koleżana skrzynka nie wypada. O, gapi. Znaczy nie mam jeszcze gapiego. Jeszcze jednego itemu brakuje nam. Do gapiego. Może wyleci, no, jest szansa. Full health, nie, no dzięki. Nie mam chyba kontenerów na życie. Nie, mam jedno, jeżeli mnie pamięć nie myli. Powinienem mieć jedno. Szybko, zanim strzeli. Dobra, strzelił, ale to i tak bez różnicy. Dół. Gdzie jest boss? Albo Kersum. Do Kersum bym szedł jeszcze. Hopa. Dobra. Nie, won ode mnie. Poszło won. Nie ze mną takie numery. Dobra. Bum, bum. Easy peasy. Przycisków nie ma? Nie ma. Idziemy do góry. Idziemy do góry. To jest arena. Jeżeli będą czerwone skrzyneczki, to nad wejdę. Opa. Coś ciekawego? Złota w sumie. Biblia, nie, no dzięki. W sumie czemu by nie. Mamy spacebar item. Znaczy Biblii tak nie użyjemy. O, Soul Heart. Worth it. Urf. Opa. I hopa. Chcesz jeszcze? O, to jest problem. Nie oberwałem. Nie wiem jakim cudem, ale nie oberwałem. Jej, mogę chwilowo latać. Super. Czy użycie Biblii nam coś daje? Z mi sprawdzę. Nie pamiętam, ale chyba coś tam dawało. Nie chcę plug DJ-a. Won. Biblię. Bibl. Mam? Zabija Mom Heart. Okej. Okay. Ale zabija. Okej, okay, czyli to nie daje nam jakiegoś specjalnego efektu tak naprawdę. Zabija serce matki, zabija matkę. A w przypadku późniejszych bossów zabija Izaka. Wciąż jednak. Oj. Okej. Okay. Wciąż jednak nie bierzemy tego. Nie jest to opłacalne. Mamy. Wow! Powiedziałem, że nie biorę, to wziąłem. Chwila. Coś mi się pojebało. Jak chcę to? Bo to zabija i tak serce matki na instancie. Więc czemu miałbym brać Biblię, która nam tak naprawdę nic nie daje, jak możemy wziąć coś innego, co zabija na instancie. Zrobię coś takiego. A nie, to nie doleci. Hop. Dobra. Wystawcie się, pięknie. Gdzie jest boss? No, no, może być tylko w jednym miejscu. Tylko w jednym. Hop. I hop. Nie będzie strzelania. Nie ma strzelania we mnie. Nie pozwalam. Ło, na hita garglings. Fredzio. Fredzio pedzio. Jej. Hopa. Dobra. Psz, ten damage. I like it. A, latamy, więc nie obawiamy się, jeśli chodzi o te ślady krwi, że coś będzie nie tak. Fred jest o tyle prostym bossem, chyba jest najprostszym bossem ze wszystkich łombownych bossów.
Bo po prostu stoi w miejscu, ma strasznie łatwe paterny. Wystarczy unikać tych kulek, jest easy. Damage up, shot speed. Okej, okay, szybciej leci. To mnie z jednej strony cieszy, z drugiej strony nie. Ponieważ to jest... to jest... oddech, więc zadaje obrażenia co dotknięcie, więc czym wolniej leci, tym zadaje więcej obrażeń. Ale... o mój Boże. Zróbmy tak. Dobra. Zajebiście. Nienawidzę oczu. One są... jesteśmy tak podatni na śmierć po nich. W sumie mamy śmierć i nie użyłem jej. Dobra. Ile tych żyć? Na cholerę mi to. Dajcie mi spokój z tymi życiami. Dobra. Do życi są te życie. Uuu, a to jest zajebiste. Opa. Devil. Dev. Dev czy devil? Devil czy dev? Wezmę dev. Żeby skrywać pomieszczenie. Dobra. Odruchowo. Bałem się, że oberwę. To przy okazji wykorzystamy to. Dobra. Dev. Palec na Q, jak będzie coś niebezpiecznego. Oj, to było bardzo niebezpieczne, wbrew pozorom. Hopa. Tam nie wejdziemy, ponieważ mamy kontenery 2 na życia. Więc dupa. Powinni zreperować pojawienie się tych minionów. Bo na początku widzimy, że jest główka w miejscu, a potem nagle hitboxy się zmieniają. Cały czas są zmienione, bóg wizualny. Jest wkurzające, powinni to naprawić. Mamy dużo bomb. Kluczy w sumie też. Nie ma czego. Ale mamy to mamy. Hopa, postawię tutaj. A nasze bomby zatruwają w ogóle. Chyba źle postawiłem. Dobra, to przejdziemy naokoło. Boom. Fiu. Uwaga, będzie charge'ować. Schowamy się tutaj. Nawet nie zdążył dojść. Easy. Easy game, easy life. Jak ja lubię to, jak garglingsy padają na hit, to jest takie przyjemne. Sukinsyny, tyle życia na nich straciłem. Nic ciekawego. Oczekiwałem czegoś więcej po sekretach. A nie pieniędzy, które się nie przydadzą. Ale dobre. Gdzie jest boss? To jest pytanie za milion złotych. Bum. Tyle tych wyprysków jest. A gdzie jest boss? Chcę go wziąć na hita. A potem iść do Isaaca. W sumie ten strzał będzie zajebisty na Isaacu, bo Isaac produkuje tirsy w zależności od tego, ile razy oberwie. A wiecie, my nie strzelamy często. My strzelamy dużo, ale nie często. Więc właściwie będzie bardzo bezpieczna gra. Mamy 3 razy Pretty Fly, a tak, to w ogóle. 3 razy Pretty Fly, Isaac, proszę. To będzie easy peasy. Dobra. Przeciwników nie ma. Okej. Okay. A, super sekret. Wykorzystam. Boom. Jest boss, zajebiście. Nie, dzięki. To przyciąga nam itemy. It lives! Co prawda nie zabijamy na hita. Za jak nie ma przeliczników. Pod obrażenia chyba. Gdyby miało, to byśmy zabili. Definitywnie. Wow. Zabiję cię bez śmierci. Bez straty życia chciałem powiedzieć. Wejdę tutaj, w sumie nie wiem po co, wejdę tutaj. Dobra. Boże, nasz ryj, zauważyłem jaki mamy ryj. O mój Boże. Się wystraszyłem. Co jest z moją twarzą? Co się stało? Pewnie przez te bomby mam taki zielony. Chyba nie wiem. Dev. Okej, okay, odblokowałem nekromofikon. Spoko. Co ja powinienem potem, jak rozwalę je na części. Zresztą bez różnicy, one giną po moim tirsie. Widzicie? Masakra. Nie są straszne mi te pieprzone mędy. Czy chcę wziąć to, czy obrażenia? Zostawię inne przy obrażeniach. Grzybek daje losowy efekt i większość z nich nie będzie dobrze działać. Bo jeden z nich daje szybkość. Co jest chujowe, bo jesteśmy szybcy. Okej. Okay. Jeden z nich odkrywanie mapy, mam amnezję. Więc whatever. A drugi z nich szybkostrzelność. To jest akurat dobre. Ale to wiecie, to jest losowość. Coś tam jeszcze chyba było, nie pamiętam. A, chyba zwiększone obrażenia. Mam wystarczająco dużo obrażeń. No, czyli ten efekt, który mamy obecnie. Tylko, że chyba słabszy. Dobra. Nie wiem, po co to zbieram. Nie wiem, gdzie ja idę. Ja nic nie wiem. Pomocy. Ja chcę do, nie wiem, do Isaaca. O, to wybucha. Okej. Okay. Opa. Uwaga. Charge. Fuck.
oberwałem. Czy będzie coś ciekawego w... Tutaj. Sprawdzę. Mogę. To nie jest problem przejść tych bossów. Umarł w powietrzu. A może jakiś fajny item by wyszedł. Chciałem sprawdzić, byłem ciekawy. Tyle serc. Z czego ja mam tyle serc? Tych serc zrobi niesamowicie dużo. Z czego to jest? Okej. Jakbym miał Dark Booma, to byśmy mieli po prostu grę nie do zjebania. O mój Boże. Dobra, było blisko. Hopa, hopa. Nienawidzę jego oczu i jego wszystkiego. Ryja, mord, dupy, oczu. Co to? The sun. Praise the sun. Dobra. O! Może się przydać. Dostałem coś ciekawego. Mam dużo hajsu. Nie mam na co wykorzystywać. Wszystko dla ciebie, mordo. Mordo, kochana, daj mi coś innego niż serca. Chyba, że są herty, wtedy przyjmę. O! Really? Okej. Okay. Jej, możemy puszczać bąki. Najlepszy item na świecie. Boom! Hopa. Zobaczcie, stracił cały tułów. Wszystko. O, nie umierają od tego, okej. Okay. Stracił cały tułów, została mu sama głowa, a dalej jest szczęśliwy. Tamten koleś. Łan ode mnie. Jesteście irytujący. Dostanę bombę? Jej, dostałem. Nie przyda mi się kompletnie na niczego, ale... Ale dostałem, no. It's something. Opa. Ile tych jeźdźców. Czy to KDD, to jakiś... Nie wiem. A, rozwalił się swoją własną bombą. Zranił właściwie, nie rozwalił. Dobra. Mamy naładowany spacebar item, spoko. Gdzie jest boss? Easy. Easy game, easy life. Opa. Opa. Ale ten Polifemus na start, wiedziałem, że to będzie dobry run, że to będzie zaliczony run. Jeszcze arenkę zrobiliśmy, super. Super, duper, kuper. Buper. Blooper. Co mi użyje bomb? Bo mogę, bo mnie stać. Jej. Jej. O! Ciekawe, czy jak mucha wybuchnie, to się zalicza jako nasza bomba i zatruwa. Chyba nie, to by nie miało sensu. Bum. Fajnie to wyglądało, jak wybuchnęli od własnej muchy. O. A wiecie co? Nawet tak zrobię. Jest duża szansa na value. Jej. No nie, liczyłem na... Nie wiem, zrobię tak? Żeby nie zostać zranionym? Nie ma. Liczyłem na to, że będzie item do Gapiego. No ale coś trudno. Znaczy muszę, jakbyśmy robili tyle co nic, ale by miały 3 razy większe obrażenia od naszej kropli. Chore gówno, nie? Chore gówno, my friend. Dobra. A nie, chyba znowu zadaje 3 razy większe obrażenia. Muszki 2 razy, nie pamiętam. Nieważne, i tak byłoby to dużo. Muszki zagłady. Gdzie jest boss? Wow, to było bliskie. Ja mi się chce pić. A tego pieprzenia chce mi się pić. Wiecie co, napiję się. Tylko muszę ich zabić. Bij, zabij! Bum, bum. Bum, bum, bum. Ach, dobra. W końcu mogę. Świeża woda się ci doda, jej. Easy peasy. Braciszek nie doleci, do nas jeszcze się zmęczył. Znaczy ten mniejszy doleci, ale... Nieważne. Na cholerę mi tyle serc! Smalrock. W końcu. Jej, jeszcze większe obrażenia. Fuck yeah. Tons of damage. W końcu boss. Ja mamy spacebar item. Dobra. Wykorzystamy na drugą falę. A może na pierwszą? Dobra, udało się. Hopa, uwaga na te pieprzone aniołki. Charlie'ego, właściwie Isaaca. Ale nasz hitbox pocisku jest ogromny. Nieważne gdzie strzela, to i tak trafia. A! Trzecia faza Isaaca. Ona się zablokowuje jak mamy połowę żyć, przecież ona jest najprostsza. Okej.
Znaczy stać naprzeciwko. Easy peasy. Nieważne jakbyście mieli słabe itemsy czy co. Oj. Przejdziecie Isaaca, jeżeli będziecie tylko... Nie będziecie debilem, nie będziecie stali w rogu na początku jego fali. Bo tutaj praktycznie się nie da oberwać. Jego pociski są tak easy do uniknięcia. On nie strzela żadnymi innymi. Hopa. Justa przeciwko startowego pola. GG! Dziękuję za uwagę! Przyszliśmy! Arenę i Isaaca! Pięknie! A, się przeciągnąłem. Dziękuję wszystkim za uwagę, może wam się podobało. To było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.